Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na trzecim naszym spotkaniu. Trzy Warszawy wokół książek biograficznych pani Agaty Tuszyńskiej. Przepraszam, że mnie nie widać, ale na początku coś wyskoczyło i postanowiliśmy mimo wszystko rozpocząć. Trzecie spotkanie. Pierwsze odbyło się na Karowej wokół Isaaca Singera i żydowskiej Warszawy. Drugie już w internecie na temat Ireny Krzywickiej, a dzisiejsze na temat losów Wiery Gran i artystów w Warszawie w czasie wojny. Wiera Gran. Autorką książki Oskarżona Wiera Gran jest pani Agata Tuszyńska. Bardzo cię serdecznie witam, Agata. Cieszę się, że jesteś z nami. Ciebie widać, więc to jest najważniejsze. Dobry wieczór. Napisałaś książkę dokładnie 10 lat temu wyszła. Mam w domu z dedykacją, nie mogę Państwu pokazać, proszę mi uwierzyć na słowo. Ale zacznijmy od początku. Agata, w jaki sposób trafiłaś na postać Wiery Gran? Przecież nie było o niej w podręcznikach szkolnych. Ja już Państwu za chwilę wszystko opowiem, ale nie mogę się powstrzymać od kilku anegdot, mianowicie. Kiedy bohater uniemożliwia nam rozpoczęcie spotkania, tak jak to się działo właśnie przed chwilą, to musi coś znaczyć. Ja pamiętam, że kiedy promowałam książkę o Isaacu Bashevisie Singerze, było to na żywo, z publicznością, mikrofon tak potwornie warczał, piszczał i wydawał takie dźwięki, że nie było zupełnie mnie słychać. Kiedy pisałam o Marii Wisnowskiej, miałam piękny portret jej nad swoim biurkiem. Kiedy pisałam rzeczy niezbyt pochlebne na temat Wisnowskiej, portret ustawicznie spadał ze ściany na podłogę. Czyli nie wiem, co to teraz ma znaczyć. Wiera Gran widocznie jest tu gdzieś z nami, nie wiem, w sieci, w chmurze, w chmurach. I chcę zaznaczyć swoją obecność. Pewnie dlatego mamy takie dziwne zdarzenia i trudności. Rzeczywiście, Wiera Gran nie była postacią znaną. Ja dowiedziałam się o niej lata temu w Paryżu, zresztą w salonie Ireny Krzywickiej. I to już wówczas, kiedy spisywałam, nagrywałam jej wspomnienia, czyli było to stosunkowo dawno, w końcu lat 80. I pamiętam, że usłyszałam, że żyje i mieszka w Paryżu pieśniarka getta warszawskiego, kolaborantka. I te dwa słowa, pieśniarka, kolaborantka, sprawiły, że zaczęłam o niej myśleć i usiłowałam sobie wyobrazić, cóż takiego zrobiła owa młoda dziewczyna, że nazwano ją kolaborantką po wojnie. I muszę powiedzieć, że bardzo długo dojrzewałam i dorastałam do opowiedzenia tej historii, ponieważ przedtem próbowałam opowiedzieć własną historię, własną rodzinną historię lęku. I potem jeszcze kilka innych książek powstało, aż wreszcie pomyślałam, że spróbuję zapukać, a raczej najpierw zadzwonić do Wiery Gran i zapytać ją o to, co to znaczyło być kolaborantką w warszawskim getcie. No i wspaniale w tym momencie obejrzeć, jak wyglądała ta przepiękna Wiera Gran, ale też posłuchać fragmentu książki. Chciałabym powiedzieć, że z ogromną przyjemnością zapraszam do wysłuchania fragmentu właśnie początkowego o Twoim spotkaniu z Wierą Gran. Przeczytała specjalnie dla nas Edyta Jungowska. Na mole najlepsze są cytryny. Połówki cytryn. Tuziny. Trzeba je kroić ostrym nożem. W ćwiartki. I wykładać w szafach, na półkach, w szufladach. Cytryny kwaśne. Soczyste. Żółte. Jak piasek z okolic Świdra. Nieznośne w smaku. Gwarantowany zabójca.
Gazety też trują mole. Stare gazety. Wolniej niż kwas, ale równie skutecznie. Wyschnięte litery mają odstraszającą moc. Pot lekko zwietrzałego druku obezwładnia. Mole słupieją, sztywnieją, osuwają się w sen. Mają jakieś kilkanaście milimetrów długości. Nie potrzebują jeść. Wystarcza im to, co wyssały z mlekiem matki. Mleko? Nie miałam mleka. Syna karmiła mamka, chłopka. Nie starczyło. Nienawiść i mleko matki. Pije się lęk. Larwy nas niszczą. Produkowane przez dorosłe osobniki. Stale, stale. Nawet do kilku tysięcy jaj. W ciągu jednego sezonu mogą się rozwinąć aż trzy pokolenia. Robactwo pełno tego karaluchy, prosaki, kleszcze. Oni. Rozmnażają się moi wrogowie. Rozrastają obelgami, oskarżeniami, siecią pajęczyn. Podjadają ubrania. Kradną. W getcie były wszy. Tłumy zawszonych dzieci, którym próbowałam dać schronienie. Zbierałam pieniądze na chleb. Dla dzieci. Nikt nie wierzy. Na mole najlepsze są cytryny. Kroi je pani na równe części i rozkłada po półkach i szufladach. Na mole najlepsze są cytryny. Podnosi słuchawkę, ale nie odzywa się pierwsza. Oddycha. W miarę upływu lat coraz trudniej i głośniej. Czeka na obelgi i wymyślenia. Czeka, kiedy ją wytropią, dosięgną, wykończą. Nie daje się. Zużywa na to całą swoją energię. Proszę się ze mną spotkać, pani Wiero. Nie mogę wyjść z domu. Ja do pani przyjadę. To niemożliwe. Proszę, wykluczone. Dlaczego? Przyjdą i wszystko wyniosą. Kto? Oszalała pani? I to muszę tłumaczyć? Z kim ja mam do czynienia? Savala patet! Pani zwariowała! Ciu. Proszę nic nie mówić. Jesteśmy słuchane i nagrywane. Pani dobrze wie, o kim mówię. Zaraz rąbnę w łeb. Jak mnie pani nie przestanie prowokować. Szpieguje, chce mnie zniszczyć. Śledzi cały czas. Wstróżka jest z nim w zmowie. Wchodzą stale, kiedy jestem w łazience. I kiedy zasypiam. Wynoszą, co się da. To, co najcenniejsze. To, co ma dla mnie wartość. Kradną, grabią, łupią, bez skrupułów. Nie ma mowy, żebym opuściła moje mieszkanie. Stale jestem obserwowana. Najgroźniejszy jest on. Ten, którego imienia nie wymawia. Czasem mówi o nim pałka.
Po tygodniach próśb wiosną 2003 roku dostąpiłam spotkania pod drzwiami jej mieszkania. Elegancka, burżuazyjna dzielnica Paryża, szesnastka, okolice wieży Eiffla, dosekwany, niedaleko. Pierwsze piętro, pukam. Napis na drzwiach po francusku, pukać głośno. Uchyla drzwi niewielka stara kobieta w różowym szlafroku. Niepewna mnie i siebie. Niesfornie potargany siwy kok, błysk w oczach, oparta prawą ręką o kulę. Szpara zasłania sobą ciemne wnętrze. Jedno krzesło już wystawione na wycieraczce. Patrzy na mnie nieufnie. Miękkie, ruchliwe ręce. Szarmuje. Uwielbiam szarmować. Nie jest żałosna w tym geście. Próbuję przecisnąć drugie krzesło tak, by najmniej rozgarniać drzwi. Wnętrze bunkra ciemne, groźne. Kryjówka. Z prawej strony widoczny napis na ścianie, też po francusku. Do złodzieja i złodziejki oddaj wszystko, co wziąłeś. Przede wszystkim niebieskie poncho. Nie daję rady przeczytać więcej za pierwszym razem. Rozsypują się włosy, poły szlafroka i ręce. Siada. Siadamy. Podaje mi magnetofon, choć mam swój. Nie przestaje przestrzegać. Nagrywaj. Nagrywaj, bo zapomnisz, co ci mówią. A co nie mniej ważne, co sama mówisz. Nagrywaj. Zwierzenia mają matową barwę popiołu. Co chwilę gaśnie światło na klatce schodowej. Wówczas moje współczucie rośnie. Do następnego podłączenia do prądu. Chwila światła, słowa, silniejsze, ostrzejsze, groźniejsze, budujące, aż do momentu rzewnego okresu. Kilka takich spotkań na granicy ciemności. To sam początek książki i już z tego fragmentu wynika, że Vera Gran nie była łatwą rozmówczynią. Dlaczego zdecydowałaś się na napisanie książki i w jaki sposób zbierałaś materiały? Ja już właściwie bardzo szybko zorientowałam się, że trzeba tę historię zapisać. I chciałam zrobić wszystko, żeby to było możliwe. Kilka tygodni spędziłam na wycieraczce u Wiery Gran, ponieważ nie chciałam mnie wpuścić do środka. Bała się tego, że jest obserwowana, że jest... Była w dziwnym stanie, w stanie totalnej paniki, zaszczucia, samotności i jednocześnie czułam, że ona chce mówić, chce mi powierzyć tę historię i moim obowiązkiem jest dotarcie do niej, wyrozmawianie z nią tyle czasu, ile tylko będzie chciała i próba przekazania potem tego jej głosu światu. To będzie, wiedziałam już wówczas, a było to kilkanaście lat temu, ważny głos z warszawskiego getta, taki może mało znany, głos kobiety, głos artystki, która przeżyła. Nie ma drugiej takiej relacji z warszawskiego getta.
Wobec czego sądziłam, że należy godzić się na wszystko, godzić się na jej warunki, na jej szalone warunki na początku, a i później, kiedy w końcu zdecydowała się mnie wpuścić do środka, do tego ciemnego bunkra, jakim było jej paryskie mieszkanie, niewielkie studio, kawalerka, kompletnie ciemna, nie zapalała światła, nikogo nie wpuszczała. Mieszkanie było zawalone przedmiotami, pudłami, ubraniami. Trudno się tam nawigowało między meblami i tym wszystkim, co gromadziło się w środku. Wiera w pewnym momencie złapała mnie za rękę, wciągnęła do siebie, posadziła na łóżku i kazała słuchać. I z jednej strony to była bardzo dziwna gra, dlatego że ona z jednej strony chciała mówić, z drugiej mnie odpychała i robiła wszystko, żebym się do tej rozmowy i do tego bycia z nią zniechęciła. I muszę powiedzieć, że myślę o tym po latach z pewną czułością właściwie, dlatego że była to osoba, która poprzez to, co ją spotkało, poprzez piętno, jakie niosła na sobie przez te oskarżenia o kolaborację, była osobą kompletnie samotną. Samotną dlatego, że wszystkim chciała o swoim nieszczęściu opowiadać. A jak wiemy, ludzie nie bardzo lubią słuchać o cudzym nieszczęściu. Owszem, słuchają raz czy drugi, ale nie stale. I nie podtrzymują kontaktów z tymi, którzy mówią wyłącznie o sobie i wyłącznie o własnym nieszczęściu. I tutaj stało się tak, że ja tam byłam po to, żeby tej historii wysłuchać, żeby wysłuchać, co się stało, skąd oskarżenia, jak wyglądało jej wspaniałe życie przed wojną, jej ciężkie, ciemne życie w getcie i jej tragiczne życie po wojnie. Spędziłyśmy razem bardzo wiele czasu i był to czas bardzo trudny dla mnie i bardzo ważny dla mnie. I miałam poczucie, że pomagam Wierze, artystce, która była przed wojną znana i która była w getcie gwiazdą, pomagam jej niejako wyjść na światło dzienne, zarówno z tego bunkra, w którym tkwiła w swoim paryskim domu, jak i z bunkra zapomnienia, ponieważ nikt o niej nie wiedział. Ani w Polsce, ani we Francji, gdzie zrobiła jakąś niewielką karierę, ale tak naprawdę nie miała wokół siebie luster, a luster pragnęła. Zresztą przyzwyczajona była do podziwu, do oklasków przed wojną i podczas getta. To zanim może opowiemy o jej młodości, powiedz jeszcze, w jaki sposób szukałaś świadków tej historii, bo byłaś chyba trochę na straconej pozycji, szukając kogo? Kto miałby ci zweryfikować jej historię? Na straconej pozycji nie jestem nigdy, więc zawsze staram się opowiedzieć los, do którego się zbliżam, wielogłosem. I nawet jeśli bohaterka jest jedna, czy też bohater jest jeden, tak jak Wiera Gran, Krzywicka, Singer, próbuję rozmawiać ze świadkami życia tejże postaci. I rzeczywiście z warszawskiego getta, z kawiarni Sztuka nie ma właściwie świadków i nie było jej rówieśników, którzy mogliby opowiedzieć właśnie o losie za murami. No ale są pamiętniki, są dzienniki, są wspomnienia, jest prasa i jednak są ludzie, byli ludzie, publiczność, ci, którzy przychodzili na koncerty Wiery Gran do getta i z tymi mogłam rozmawiać. Rzeczywiście były to bardzo trudne świadectwa i bardzo sprzeczne świadectwa i
To wymagało wielkiej uwagi i także przede wszystkim zrozumienia, jak to było możliwe, że Wiera Gran, znana przed wojną, decyduje się śpiewać w getcie. I to mnie na początku zastanowiło i dalej długo nie dawało mi spokoju. Czy w getcie wypadało śpiewać? Czy w getcie wypadało chodzić do kawiarni i chodzić na koncerty? I w mieście, które było miastem śmierci, bawić się? Ja w tej chwili celowo upraszczam, dlatego że getto nie od początku było skazane na zagładę i Żydzi, którzy tam przyszli poniekąd wykonując rozkazy Niemców, ale też z własnej woli przeprowadzali się do dzielnicy zamkniętej żydowskiej. Wtedy w końcu roku 40 nie wiedzieli jeszcze, co ich czeka. Chcieli żyć. A życie ma różne barwy, przede wszystkim ma smaki, kamienie, rzeczywistości. W getcie był manikur, był fryzjer, w getcie były właśnie kawiarnie, były orkiestry, dzieci się uczyły na początku, wszystko to na początku. Ale rzeczywiście ja także, kiedy słyszałam, że oto śpiewaczka z getta, myślałam, to chyba nie jest za bardzo koszerny zawód. I tak jak myślałam o mojej babce, która była nauczycielką w getcie, że to jest w porządku. Jesteś nauczycielką, uczysz dzieci, dzielisz się wiedzą. No właśnie, Wiera Gran też się dzieliła. Dzieliła się tym, co miała, czym dzielić się mogła, co potrafiła. I właśnie jej widzowie, ludzie, którzy przychodzili do kawiarni Sztuka, pozbawiając się niekiedy ciepłego posiłku, dostawali od niej coś w zamian. I właśnie ci ludzie zapisywali swoje wrażenia. Ci, którzy byli świadkami jej przedstawień, jej śpiewu, tego wszystkiego, co potrafiła, co chciała, co mogła dać. I to było bardzo ważne. Więc po miesiącach pracy z nią i rozmów z nią uwierzyłam w to, co mówiła, że poszła śpiewać, ponieważ było to jedyne, co umiała robić, a jednocześnie czuła, że jej śpiew, jej piosenki o miłości, o drzewach, o przestrzeni, o świecie poza murami, że te piosenki dają ludziom, którzy jej słuchają, poczucie z jednej strony zwyczajności, normalności, uczestniczenia w zdarzeniach życia jakby spoza muru, sprzed wojny, bo oto była miłość, bo oto był wiatr, bo oto były krople deszczu. I były to momenty zapomnienia. Wiera mówiła o swoim śpiewaniu, to są msze zapomnienia. Miałam na to wielu świadków i wiele dowodów. To też wspaniały moment, żeby przypomnieć Wierę Gran, tę wcześniejszą, bo ona chętnie wracała przecież wspomnieniami do tego najbardziej jasnego momentu swojego życia, tuż przed wybuchem wojny. I może poproszę teraz o drugi fragment nagrania. Tym razem fragment tej jasnej historii Wiery przeczyta Ania Kozłowska, studentka trzeciego roku Wrocławskiej Szkoły Teatralnej. Czy miała 15 czy 18 lat? Sama złości się na tę buchalterię. Z czasem nazwie to nowym stylem a la Juliette Greco. Niewielki lokal stawał się modny. Nie był, jak we wspomnieniu Wiery, najelegantszym kabaretem Warszawy, ale posiadał szczególny seksapil. Wybierała swoje ulubione szlagiery i śpiewała je wedle sugestii widzów. Przynosili nuty, prosili o piosenki. Coraz więcej ciekawych przychodziło oglądać Małą Gran. Grodzieńska nazwała ją objawieniem. Wiera kochała się w Stefie Grodzieńskiej.
Bardzo przepraszamy, nie udało nam się odtworzyć filmu, jakieś szaleństwo odbyło się w tle. To chyba to jest to, o czym Agata uprzedzałaś, że coś tu się dzieje tajemniczego. Ale w związku z tym, że pięknie napisałaś o tej młodej Wierze Gran, pełnej pasji, namiętności, takiej dziewczynie, która wchodzi na szczyt swojej kariery, jakich świadków znalazłaś? W jaki sposób dokumentowałaś przedwojenne losy Wiery Gran? Najpierw wysłuchałam bardzo dokładnie jej opowieści. Potem z pomocą przyszły mi źródła. Prasa dwudziestolecia bardzo dokładnie dokumentuje losy artystów. Co prawda Wiera rozpoczęła swoją karierę dość późno, bo to był 37 rok i była to kariera niezwykle szybka i błyskotliwa, bo tak naprawdę młoda dziewczynka chciała być baletnicą, była w szkole Ireny Prusickiej, potem miała wypadek, nie mogła tańczyć, musiała zarabiać. Była jedną z trzech córek Liby Grynberg i musiała zarabiać. Najpierw usiłowała pracować jakoś chałupniczo, to jej nie szło, że była bardzo ładna. Zaczęła pracować w kawiarni, w kabarecie. Najpierw próbowała w Adrii, ale pan Moszkowicz jakoś zbyt łakomym okiem na nią patrzył i matka nie zgodziła się, żeby tam została. Natomiast zaczęła pracować właśnie w kawiarni Paradys, tutaj niedaleko na Nowym Świecie, przy alejach jerozolimskich, i najpierw podśpiewywała coś za sceną. I kiedyś ktoś z gości zwrócił na nią uwagę, zapytał, co to za chłopiec tam śpiewa. I okazało się, że to nie był wcale chłopiec. Wiera miała niski alt, bardzo piękny głos i bardzo się wstydziła. Wstydziła się śpiewać, ale w końcu wyciągnięto ją, postawiono na scenę. W tym fragmencie, którego nie udało nam się wysłuchać, jest bardzo piękne opowiadanie Stefanii Grodzieńskiej, z którą właśnie mogłam o tym porozmawiać. Miałam to szczęście jeszcze z Stefanią mówić zarówno o przedwojennym losie Wiery, jak i o wojnie i o tym, co się stało później. Otóż Jerzy Jurandot, wówczas już ze Stefanią Grodzieńską związany, napisał dla Wiery pierwszy przebój. Przebój, który okazał się wspaniałym szlagierem, i ci, którzy słyszeli te początki Wiery Gran, mówili, że było to objawienie. I rzeczywiście z osoby, która była właściwie statystką, była nikim, stała się swoistą gwiazdą owej małej scenki teatru Paradys i nagle zaczęła być popularna. Nagle jej zarobki z kilkudziesięciu złotych dziennie skoczyły do 150 złotych dziennie. W 1937-1938 roku, w czasach, w okresie karnawału, brała 500 zł za jeden występ. Zaczęła być osobą majętną, co przyjmowała z takim dziwacznym niedowierzaniem. Kiedy dostała pierwsze róże, nie mogła uwierzyć, że to są róże dla niej, dla tej małej żydowskiej dziewczyny z Wołomina. I rzeczywiście zaczęła występować również z gwiazdami, z ludźmi, z których wcześniej podziwiała i których naśladowała na tym wołomińskim podwórku, śpiewając przy trzepaku. Podziwiała na przykład Ordonkę, czy Jaroszego, czy też nawet Igo Syma. Jest tutaj ciekawa, taki wątek Syma w jej losie. Otóż nagle poczuła, co to znaczy być osobą popularną i
czerpała z tego radość, z tym, że to trwało stosunkowo niedługo. Stefania Grodzieńska też bardzo ciekawie mówiła o jej osobowości, mianowicie mówiła, że Wiera bardzo lubiła się podobać, że bardzo, ona sama o tym mówi, lubiłam szarmować, szarmowałam. Lubiła zwracać na siebie uwagę mężczyzn, śpiewała bardzo szybko i bardzo wcześnie o miłości, a potem powiedziała mi, że tak naprawdę to ona nie wiedziała jeszcze wówczas, o czym śpiewa. Ale te piosenki o miłości stanowiły tak naprawdę trzon jej repertuaru, zarówno przed wojną, jak i później. I no właśnie, zaczęła, szarmowała, uwodziła, ale jednocześnie nie dopuszczała do siebie mężczyzn. I to było bardzo widoczne tak na początku jej życia i kariery, jak i później, mimo iż mężczyźni w jej życiu się pojawiali, ale traktowani byli w sposób dziwny. No i właśnie, i dopiero co kariera Wiery Gran się rozpoczęła, była umówiona na wyjazd, na kontrakt do Paryża. Na początku jesieni miała się znaleźć w Paryżu na przesłuchaniach u Yvette Gilbert, która była wybitną pieśniarką, a także znajomą jej ciotki. I wszystko tak naprawdę było już załatwione. Ta Wiera, która tutaj miała dość ważną już pozycję jako pieśniarka, miała zdobyć Paryż. No i właśnie, i nie zdążyła na Paryż. I tutaj ci w takim razie przerwę, jeśli pozwolisz, bo chciałabym, żebyśmy obejrzeli fragment filmu dokumentalnego, który zrobiłyście razem z panią Marią Zmarskoczanowicz, gdzie widać tę piękną, przedwojenną Wierę utrwaloną na taśmie. Gdzie jest rozłom, tam są i łzy. Czy głupi, czy najmądrzejszy cierpi nie mniejszy ból. Ja nie przewidziałam nawet w upiornych snach, że za 2 lata nastąpi rok 1939. Dla mnie się wszystko zmieniło w 100%. Ale dla Wiery Gran, która była Żydówką, zmieniło się o 200%. Na początku nie potrafiłam sobie wyobrazić, jak to w ogóle było możliwe, żeby zdecydować się na bycie gwiazdą, śpiewaczką w getcie. Odróżnić umiem już miłostkę od miłości. W nich jest wiele wspólnych cech, są chwile radości. Jest ból i łzy i jest śmiech. Nie jedli cały dzień po to, żeby wieczorem wypić szklankę gorącej wody za te pieniądze, które by wydało się na kawałek chleba. Ale za to się siedziało i zapominało absolutnie wszystko. Choć sytuacja jest zupełnie niewyobrażalna, ale potrafimy teraz zrozumieć, co to znaczy, gdy nagle zamknięte są kina, teatry i nie można wyjść z domu przez pandemię sprzed paru miesięcy. Ale co się wydarzyło 1 września 1939 roku w mieście Warszawa? Jak zmieniła się sytuacja artystów? Przed jakimi decyzjami wówczas stanęli, jeśli w ogóle mogli takie podjąć? Wiera Gran powiedziała mi, początek wojny to nie jest koniec życia. To było ważne zdanie. Myślę, że kiedy dzieje się coś takiego, taki kataklizm, coś takiego jak wojna, bombardowania, zniszczenie miasta, nie zdajemy sobie sprawy
do końca, jakie to będzie miało konsekwencje i działamy w pierwszym odruchu. A mianowicie pierwszy odruch to jest odruch ucieczki, jeśli ona jest możliwa. Wiera mówiła, ja nie miałam pojęcia, co się stanie, nie wiedziałam, jakie to będzie miało konsekwencje. Wtedy się o tym nie myśli. Myśli się o tym, żeby się ratować. Czyli ona zresztą jeszcze 1 września śpiewała tutaj w kawiarni Vogue, mimo tego, że były już zaciemnienia, i przez pierwszych kilka dni jeszcze śpiewała. Potem to było niemożliwe, było bombardowanie Warszawy. Ludzie zaczęli z tego miasta uciekać, chować się. Wiera miała pewien majątek, kosztowności, ukryła je zresztą bardzo zabawnie w karniszach w swoim pięknym mieszkaniu na ulicy Chorzej, tu przy Marszałkowskiej, na ostatnim piętrze. I na początku jest panika, co robić. Ludzie zastanawiają się, gdzie im będzie dobrze i bezpiecznie. Otóż Wiera bardzo szybko posłuchała matki, która radziła jej, żeby wyjechać z miasta, żeby uciekać. To zresztą, do tego zresztą też namawiał prezydent Starzyński. Wychodzili na front mężczyźni i uciekała ludność cywilna. I Wiera wówczas za radą matki, leczonej przez swojego zaufanego lekarza Kazimierza Jezierskiego, Wiera poszła, wyszła z nim z miasta i poszli, pojechali różnymi sposobami, przenieśli się, jak bardzo wielu warszawiaków, na wschód. I ona spędziła tam najpierw na Wileńszczyźnie, potem we Lwowie prawie 2 lata, do wiosny 1941. I tak naprawdę mogłaby być tam w miarę bezpieczna. Aczkolwiek tego nie możemy wiedzieć. Inni artyści także stawali wobec katastrofy. Najpierw ratujemy życie swoje i bliskich, a potem próbujemy znaleźć jakieś rozwiązanie w tej katastrofie, w tej nienormalności, którą jednak jakoś oswajamy, ponieważ życie idzie dalej. Otóż Wiera wraca ze Lwowa do Warszawy, ponieważ prosi ją o to matka. Matka, która tęskni, matka, która nie zarabia, która ma jeszcze 2 starsze córki, prosi Wierę, żeby wracała. I co jej mówi? Mówi, słuchaj, jest getto, Żydzi mieszkają w dzielnicy zamkniętej, ale jesteśmy razem. Otwierają kawiarnię. Otwierają kawiarnię, wróć, będziesz znowu robiła to, co umiesz i chcesz robić. Będziesz śpiewała. No i Wiera wraca. Wraca do Warszawy z Jezierskim, który zostaje jej mężem i wchodzi do getta. Co robią inni? Jak zachowują się inni artyści? Jak zachowuje się, co w ogóle można zrobić, żeby ocalić siebie? Jeśli mamy już, jeśli możemy mieszkać w swoim domu, próbujemy zdobyć pożywienie, czyli próbujemy pracować, albo sprzedawać wszystko, albo znaleźć jakąś pracę. Zofia Naukowska otwiera sklep z tytoniem. A Julian Tuwim, Jan Lechoń wyjeżdżają, Maria Kuncewiczowa, opuszczają Warszawę i potem opuszczają się, starają się opuścić Polskę. Jarosław Iwaszkiewicz jest u siebie na stawisku. Irena Krzywicka nie idzie do getta, mimo że Żydzi mają wszyscy nakazane, że muszą się znaleźć w dzielnicy za murami i to szybko, już w 1940-41 roku. Artyści, Niemcy obejmują wszystkie teatry, to znaczy nie ma już teatrów polskich, teatry są pod zarządem niemieckim, powołane jest
taki teatr Warszawy, Teatr der Stadt Warschau, na którego czele staje Igo Sym. Igo Sym, który jest postacią bardzo dwuznaczną, przed wojną już mówiono o jego związkach z Niemcami, nie tylko pochodzeniowych, mówiono, że jest szpiegiem, agentem. Był bardzo wspaniałym partnerem scenicznym Hanki Ordonówny i był postacią bardzo znaną. Otóż on przejmuje te teatry Warszawy i tworzy z nich propagandowe teatry pod niemieckim nadzorem. Związek Artystów Scen Polskich oczywiście potępia granie w tych teatrach i potępia wszelkie działania na rzecz propagandy niemieckiej, czyli aktorzy po stronie aryjskiej, po polskiej stronie, nie aktorzy będący za murami i w getcie, nie mają z czego żyć, nie grają. Granie, uczestniczenie w tych niemieckich, przez Niemców administrowanych spektaklach jest objęte bojkotem i skazane przez władze Związku Artystów Scen Polskich na srogie kary. Oczywiście nie wszyscy tego przestrzegają i warto, ja zawsze staram się myśleć o przeszłości, jakby filtrując ją przez teraźniejszość i odwrotnie. Byli ludzie, którzy chcieli chodzić do kina i do teatru, mimo iż slogany mówiły, że tylko świnie siedzą w kinie, co bogatsze to w teatrze. Ale tych kilka teatrów pod niemieckim zarządem w latach 40., 40., 41. i dalej było pełne polskiej publiczności. Ludzie chcieli się bawić, ludzie chcieli chodzić do teatru Kometa na rewie Brudne Nogi, czy też Serce w Rozterce. No właśnie, i teraz czy należy potępiać zarówno tych ludzi, którzy tam chodzili i byli żądni rozrywki w czasach brutalnych i tragicznych, i czy należy potępiać tychże aktorów, którzy w tych procederach uczestniczyli. Związek Artystów Scen Polskich to robił bardzo konsekwentnie, dlatego na przykład ulubieniec przedwojennej Warszawy Adolf Dymsza, który występował w jawnych teatrach, objęty był infamią i długo po wojnie nie mógł występować w Warszawie, a kiedy już występował, przez długi czas jego nazwisko było zaznaczone krzyżykami. To samo zdarzyło się w dość znanej, wybitnej aktorce Marii Malickiej, która co prawda najpierw brała udział w zakładaniu kawiarni u aktorek. Aktorki, które nie mogły grać, te, które rozumiały swój jakby moralny obowiązek nieuczestniczenia, założyły kawiarnię u aktorek, gdzie były kelnerkami. I działo się to tutaj w Warszawie na Pięknej 12, potem kawiarnia u aktorek była na Mazowieckiej 5. Obie te lokalizacje szczelnie wypełnione warszawiakami, publicznością. Malicka tam zaczynała razem z Barszczewską, razem z Mieczysławem Fogiem. Natomiast potem stwierdziła, że jednak brak jej, chyba nie chodziło o pieniądze, chodziło jej o popularność, o kontakt z publicznością. Przeszła do teatru pod niemieckim zarządem, do teatru Kometa, i ta gwiazda oglądana i kochana przez Piłsudskiego i przez Mościckiego przed wojną, reklamująca wspaniałe produkty, kremy, czekolady, została sądem ZASP-u skazana na właśnie infamię i przez lata całe nie mogła występować w Warszawie. Czyli reguły gry dla aktorów scenicznych poza gettem były jasne. Natomiast no nie obowiązywały... No właśnie, a jak wyglądała sytuacja w getcie? Nie obowiązywały w getcie i ZASP to wyraźnie powiedział.
Nawet Bogdan Korzeniewski, który był bardzo srogim sędzią zachowań aktorów w tamtym czasie, powiedział, że w getcie aktorzy mogą grać, ponieważ jest to ich jedyne źródło utrzymania i tam nie obowiązują te prawa. Tam Żydzi są zamknięci w coraz straszniejszych warunkach, bo w getcie działo się coraz gorzej i wobec czego każda praca jest dobra. W getcie było kilka teatrów. Stefania Grudzińska i Jerzy Jurandot również pracowali w teatrze. To był teatr Femina, w miejscu, gdzie było jeszcze jakiś czas kino Femina, bardzo długo. Była też, no właśnie, owa słynna kawiarnia Sztuka, na Lesznie, znana dlatego, że występowała w niej Wiera Gran, zwana w getcie Wierą Magnes. Dlaczego? Dlatego, że schodzili się na te spotkania popołudniowe i wieczorne ludzie także z aryjskiej strony. Wielbiciele Wiery Gran, którzy chcieli nadal jej słuchać. W kawiarni Sztuka również grał na fortepianie Władysław Szpilman. Grał też Goldfeder, inny pianista, również wspaniały, który kochał się w Wierze Gran, a ze Szpilmanem tworzyli duet fortepianowy. Był tam również Władysław Szlęgel, który prowadził swoistą, to się nazywało taka gazeta getta, czyli rodzaj takiej prześmiewczej, kabaretowej refleksji na temat codzienności dzielnicy za murami. Byli w kawiarni Sztuka wspaniali artyści i to było takie środowisko inteligenckie. Co jest ciekawe, Wiera Gran mówiła mi, że nie zna żydowskiego. To nie była prawda. Nie było również prawdą, że nigdy po żydowsku nie śpiewała. Mieliście tutaj Państwo najlepszy dowód, mianowicie film Bezdomni, film Aleksandra Martena z roku 1938. To był właśnie ten film, w którym ona śpiewa. Film Widzisz i ona śpiewa Widzisz. Ale rzeczywiście w getcie, w kawiarni Sztuka występowała tylko po polsku. To była kawiarnia, w której śpiewano, recytowano wiersze jedynie po polsku. W getcie było więcej artystów. Była na przykład bardzo słynna Marysia Eisenstadt, zwana Słowikiem getta, wspaniały sopran. Dziewczyna, która poszła na Umschlagplatz razem ze swoim ojcem i zginęła. Była również Diana Blumenfeld, która była pieśniarką, podobnie jak Wiera. Mniej znaną niż Wiera i tutaj na tym tle były pewne nieporozumienia, może nie tak bardzo między Dianą a Wierą, a między mężem Diany Blumenfeld, Jonasem Turkowem, który w końcu był tak naprawdę sprawcą owego oskarżenia o kolaborację, które właściwie zabiło w pewnym sensie Wierę Gran, chociaż nie zabiło jej rzeczywiście i ocalała, przeżyła wojnę. Z kawiarni Sztuka tylko dwoje artystów przeżyło. Śpiewaczka Wiera Gran i pianista Władysław Szpilman. Władysław Szpilman, który był autorem najbardziej znanego przeboju Wiery Gran, jaki wykonywała w getcie, a mianowicie piosenki, czy też może pieśni, jej pierwszy bal, utworu, który był bardzo długi, bo miał aż 15 minut i był napisany w formie takiego karnetu balowego. Kolejni mężczyźni, chłopcy przychodzą, proszą do tańca dziewczynę, Wierę, i ona różne te tańce z nimi tańczy i opowiada historię każdego z tych tancerzy. Przebój, który publiczność getta bardzo pokochała i
którym Władysław Szpilman chwali się w swoich powojennych wspomnieniach, nie wymieniając jednak wykonawczyni tego utworu. Co zresztą było początkiem moich poszukiwań i moich rozmyśleń na temat tego, co tak naprawdę zdarzyło się między tym dwojgiem artystów w Kawiarni Sztuka. Co się musiało takiego stać, że Szpilman w swoich powojennych wspomnieniach zupełnie pomija postać gwiazdy Kawiarni Sztuka Wiery Gran. To zanim o oskarżeniach, chciałabym jeszcze, żebyś opowiedziała, w jakich okolicznościach, dlaczego, jak jej się udało wydostać z getta. Wiera była w getcie tak naprawdę od marca 1941 roku. Było to mniej więcej w tym czasie, ona to pamięta, kiedy wykonano wyrok na Igo Symię. Igo Symię długo cieszył się ową władzą i stanowiskami u Niemców. Zabito go 7 marca 1941 roku i wówczas Wiera przyszła do getta. Pamięta dobrze swój pierwszy występ, to było w teatrze Melody Palace, recital w dniu jej urodzin i urodzin Hitlera. To był 20 kwietnia. I była w getcie do pierwszej wielkiej akcji, czyli do lipca 1942 roku. Wtedy też zamknięto Kawiarnię Sztuka. I udało jej się wyjść na drugą stronę dzięki pomocy męża Kazimierza Jezierskiego, który był lekarzem i który wszystko zorganizował. Muszę powiedzieć, że była to też bardzo ciekawa postać i bardzo ciekawe tropy owego związku Wiery Gran ze swoim mężem Kazimierzem Jezierskim. I tak naprawdę ja bym nic o tym nie wiedziała, gdyby nie to, że jednak udało mi się wejść do jej mieszkania po jej śmierci i ocalić papiery, które tam były, przed ludźmi, którzy już szykowali czarne wory, żeby to wszystko wynieść i wyrzucić na wysypisko śmieci. Znalazłam całe pudło korespondencji Wiery i Jezierskiego. Co prawda Wiera, wyjeżdżając z Polski w 50 roku, zostawiła swojego męża, ale później przez lata z nim korespondowała. Otóż właśnie on, który okazał się również być Żydem, o czym ona mi nigdy nie powiedziała, a ja nie wiedziałam. On był lekarzem i całą wojnę przeżył na aryjskiej stronie, pracując zresztą w szpitalach w samym sercu Warszawy, czyli właściwie się nie ukrywał. Ale wiedząc, że będzie miał przy sobie Wierę, która była rozpoznawalna, jej twarz była znana w Warszawie. Co prawda została utleniona, tak jak wiele żydowskich dziewczyn i kobiet, które wychodziły z getta, miały tlenione włosy po to, żeby miały bardziej polski czy też aryjski wygląd, ale wiedząc, że ma przy sobie Wierę, wziął posadę lekarza w Babicach pod Warszawą. I od właśnie momentu wyjścia z getta, czyli od lata 1942 do końca wojny, Wiera mieszkała w Babicach, w niewielkim domu, który przydzielono lekarzowi. Co ciekawe, ten dom był naprzeciwko kościoła, czyli Wiera mogła obserwować życie właśnie kościelne, parafian Wielkich Babic. Grała tam rolę takiej wariatki, ponieważ nie chciała się zdradzić z tym, że nie bardzo radzi sobie w tym religijnym obrzędzie, nie chciała się zdradzić ani swoim nie akcentem, dlatego że ona nie miała żadnego niepolskiego akcentu, jeśli jakiś miała, a na pewno miała w czasie, kiedy z nią już rozmawiałam, czyli będąc starą kobietą, zaciągała z rosyjska, bardzo zresztą pięknie. Więc
nie wychodziła z domu, może bała się, że zostanie rozpoznana jako ta pieśniarka, mimo że w innym kolorycie. Poza tym Wiera również wówczas urodziła dziecko, syna. Bardzo ciężki był to poród i ten chłopiec zmarł z głodu tak naprawdę, ponieważ ona nie miała pokarmu, a to mleko, które brano od chłopki, jakoś nie wystarczało. Czyli to był bardzo dla niej trudny czas, także dlatego, że w getcie zostawiła matkę i siostry. I bardzo długo wierzyła, że uda jej się im pomóc. Ona jeszcze podkreślała to, że poszła pracować do getta, poszła śpiewać, czyli pracować, czyli robić to, co potrafi, dlatego, że chciała zarobić na chleb po to, by ocalić matkę i siostry. I przez jakiś czas to się udawało. Ale w momencie, kiedy z getta wyszła, nie bardzo miała wpływ na ich los za murami. I Kazimierz Jezierski nie mówił jej długo, co się stało, co się dzieje w getcie. O powstaniu wiedziała dlatego, że sąsiadka wywołała ją, żeby stanęła przy oknie i popatrzyła, jak to Żydki się palą tam daleko, bo takie czarne okruchy papieru, popiołu z tamtej strony leciały w kierunku Babic. I ona chciała biec, chciała wracać, zagroziła mężowi, że ona pójdzie po matkę. I wówczas on jej powiedział, że tak naprawdę matka nie żyje, że została zabrana do Trebinki już jakiś czas temu. Również los jej obu sióstr nie jest znany, ale nie przeżyły wojny. No i wojna się kończy i Wiera znowu chce pracować, bo cóż innego jej zostało. Idzie wówczas na Pragę do radia, gdzie przyjmuje ją właśnie pełniący tam ważne funkcje jej kolega z kawiarni Sztuka, Władysław Szpilman, i ona prosi o pracę, mówi, ja chcę pracować, zatrudnij mnie, ja chcę śpiewać. I ma usłyszeć, powtarzam jej słowa, to ty żyjesz? Nie mogę dać ci pracy, bo wiem, że współpracowałaś z Gestapo. I to był ten moment, w którym Wiera Gran zrozumiała, że dzieje się w jej życiu coś strasznego. Znowu, tak jak z wybuchem wojny, nie wiedziała, jakie to będzie miało konsekwencje na dalszym planie jej życia. Ale natychmiast starała się zaprzeczyć tej plotce i pomaszerowała na policję, mówiąc, że to wszystko jest nieprawda, że ona jest niesłusznie oskarżana. I w ten sposób rozpoczęła się ta jej wielka droga przez mękę, przez oczyszczanie się z oskarżeń. I to się bardzo, bardzo źle skończyło, mimo iż wszystkie sądy i wszystkie gremia, przed którymi występowała, ją uniewinniały. I pamiętam, co opowiedziała mi o tym Stefania Grodzieńska, która także była nazywana gestapówką, podobnie jak Wiera Gran. Gestapówka, czyli ta, która zadaje się z Niemcami. Nie bardzo było jasno określone w tych zarzutach, co to znaczy zadawać się. Czy śpiewa dla Niemców, czy koleguje się z Niemcami, tak jak Maria Malicka, co było prawdą. Czy dlaczego gestapówka? Stefania wiedziała, że nie wolno jej wejść w ten spór, nie wolno zacząć afer prawnych i nie wolno tej sprawie nadawać życia. I nie zrobiła tego. Natomiast Wiera
całą resztę życia, czyli tak naprawdę od końca wojny, starała się walczyć o swoje dobre imię. I im bardziej walczyła, im bardziej się starała, im głośniej krzyczała o tym, że jest niewinna. To znaczy, nie śpiewała dla Niemców. Owszem, wystąpiła raz na jednym wieczorze dla tak zwanych pracowników trzynastki. Szymonowicz był taki w getcie urzędnik, policjant, który ją poprosił, żeby zaśpiewała, ale tak naprawdę nakazał jej, żeby zaśpiewała i ona zaśpiewała na prywatnym przyjęciu u niego w domu. Ale tak robiło wiele śpiewaczek i aktorek. Nie wiadomo, czym groziło niezaśpiewanie wówczas. Trzeba pamiętać, że to jest czas, kiedy każdy krok może grozić śmiercią, kiedy nieuważny krok, nieostrożna odmowa może kosztować życie. I ja się upieram w tej książce i stale to powtarzam, że nie możemy używać naszych kanonów moralności dzisiejszych, z czasu względnego pokoju, w miejscu przynajmniej, gdzie teraz my jesteśmy, do czasu wojny, do czasu, kiedy właśnie śmierć była na każdym kroku i dylematy moralne były inaczej mierzone i ważone, dlatego że wówczas można było, czy też trzeba było czasem decydować, kogo ratować. Matkę czy dziecko, ojca czy syna. To były niezwykle, niewyobrażalnie trudne decyzje do podjęcia. I czy ja mam się obrazić na Wierę Gran, że wówczas poszła zaśpiewać do Szymonowicza? Nie. Ona robiła to dlatego, że odmowa groziła jej utratą życia. I nie sądzę, żeby zrobiła cokolwiek innego, co by się kłóciło z jej moralnością. Co jej jeszcze zarzucano? Otóż zarzucano jej, że po aryjskiej stronie jeździła dorożką z gestapowcami, co istotnie było karane, nawet wśród artystów polskich, ale nikt nigdy nie spotkał nikogo, kto by to widział. To wszystko działo się na zasadzie, że pan X słyszał, że pan Y powiedział, że pan Z widział kogoś podobnego do Wiery Gran, kto jechał dorożką z gestapowcem. Albo podobno, rzekomo mówiono, że siedziała w jakiejś kawiarni po aryjskiej stronie i wskazywała ukrywających się Żydów. To było równie nieprawdopodobne i nikt tego tak naprawdę z pierwszej ręki nie stwierdził. Poza tym mówiono o Wierze Gran, drobnej brunetce, którą pamiętano sprzed wojny. Tymczasem Wiera mówiła mi cały czas, ja wyglądałam zupełnie inaczej, miałam żółte włosy, miałam wielkie okulary na oczy, żeby nie można mnie było poznać. Poza tym w tym czasie, kiedy była widziana w owej dorożce czy w owych kawiarniach, siedziała w babicach i była najpierw w ciąży, potem w połogu, a potem opłakiwała śmierć swojego syna. Czyli co więcej jeszcze, był Sąd Centralnego Komitetu Żydów Polskich po wojnie, który ją sądził. Był proces trwający wiele lat, zresztą transmitowany przez wszystkie gazety. I ten sąd, który był sądem srogim i który wielu, że niewielu, ale kilkoro, kilkudziesięciu Żydów skazał za kolaborację, ją uniewinni. Czyli zarówno sąd żydowski, jak i sąd zaspu, jak i sąd artystów, muzyków, wszyscy wydali jej zaświadczenia, że jej zachowanie podczas okupacji nie budziło żadnych zastrzeżeń. A mimo to plotka
przeżarła jej życie. Plotka sprawiła, że ten zarzut wędrował z nią po całym świecie. Ona wyjechała z Polski w 50 roku, czyli 5 lat po zakończeniu wojny. Wędrowała w różne miejsca. Była w Wenezueli, potem osiadła w końcu we Francji, ale podróżowała również z koncertami, z recitalami. I wszędzie tam podróżowała z nią owa plotka, owo oskarżenie. To było bardzo, bardzo trudne. Myślę, że najtrudniejsze było to dla niej w Izraelu, do którego pojechała w 50 roku. I tam Żydzi, którzy być może pamiętali ją przed wojną, na pewno słyszeli plotki, zagrozili, że na widowni będą siedzieli w pasiakach więziennych, oświęcimskich, jeżeli ona ośmieli się wystąpić przed nimi na scenie, czyli uniemożliwili jej występy. To był niezwykle drastyczny odruch i myślę, że dla niej, kobiety już wtedy samotnej, ponieważ zdecydowała się zostawić męża w Polsce i tak naprawdę nigdy na dłużej nie związała się z innym mężczyzną, czyli nie miała oparcia w przyjaźni. Myślę, że dla niej było to niezwykle trudne, zresztą wielokrotnie o tym mówiła i fakt, że była w takim stanie, w jakim była w momencie, kiedy ja ją spotkałam, naprawdę jestem pełna podziwu, że dopiero wtedy zaczęła być w takim stanie. Jeszcze wcześniej stale i ciągle walczyła o swoje dobre imię, także w Izraelu, gdzie wytoczyła proces Jonasowi Turkowowi, który pierwszy ową plotkę zaczął rozpowszechniać i starał się, żeby ona żyła. I ona żyła wszędzie na świecie. Znaleziono sobie, zrobiono sobie z Wiery Gran kobiety młodej, pięknej i utalentowanej kozła ofiarnego. Kozła ofiarnego, którym posługiwano się przez wszystkie te powojenne lata i tak naprawdę ta kobieta, ta śpiewaczka nie zaznała spokoju po tym wszystkim, co przeżyła. To jest doskonały moment, żebyśmy poprosili o kolejny fragment z książki, który troszkę o tych turbulencjach etyczno-moralnych opowiada. Fragment przeczyta Edyta Jungowska. To, co najważniejsze, najbardziej traumatyczne, zdarzyło się w jej życiu, kiedy była bardzo młoda. 16 miesięcy w getcie przeżyła, mając 25 lat. Naznaczyło ją to na zawsze. Za to musiała pokutować resztę życia. Za to. Za to, że nie poszła do wagonów, jak inni ze swymi bliskimi. Nie została w getcie, bo wyjście wydawało jej się ratunkiem. Pożegnała się bez słów, w przeczuciu tragedii. Nie miała możliwości szybciej zorganizować pomocy. Nie uratowała ani matki, ani sióstr. Nie uwolniła się od tego nigdy. Jak inni. Jak wielu. Pokutowała za to, co zrobiła lub nie zrobiła, za echa pomówień i plotek, za coś, na co ma stuprocentowe usprawiedliwienie. Ratowała rodzinę. Nie ośmielę się wyznaczać reguł tej walki. Im dłużej z nią jestem, im bardziej to drążę, im więcej otwiera się przede mną dokumentów sprzed lat,
tym mniej pozwalam sobie rozumieć. Tym bardziej czuję się wobec tamtej przeszłości bezradna, nieuprawniona do jej moralnej oceny. Cóż wiem? Cóż mogę wiedzieć? Czy miała wybór? Wybór istnieje zawsze. Ale co znaczy? Wybieram biały lub ciemny chleb. Białe lub czerwone wino. Makowiec lub sernik. Albo morze lub góry. Suknię w kwiaty lub małą czarną. Szczęśliwe wybory. A jeśli uratować matkę lub siostrę? Ojca lub męża? Głodować albo nasycić się głód? Bać się lub bać się mniej? Albo chwilami czuć się bezpiecznie? Myśleć, że to, co się zdaje, tak naprawdę jest wymysłem szaleńca. I czuć się lepiej dzięki tym myślom. Więc może warto. Czymkolwiek było coś, co przyniosło ulgę. Opieką mężczyzny, chwilowym zwolnieniem z odpowiedzialności, papierem oznaczonym pieczęcią przetrwania. W każdej rzeczywistości są bohaterowie. Ci, którzy oddają swoje życie dla innych. Strzelą lub pozwolą się rozstrzelać. Zaatakują lub ochronią własną piersią. Są i zwykli ludzie. Nimi jesteśmy. Odwaga jest cnotą. Nie wolno jej wymagać. Oczekiwać można jedynie przyzwoitości. Nie doniosę dobrowolnie, nie uczynię zła, nie wydam cię za kilogram cukru. Nie, nie muszę ci pomóc, skoro to niebezpieczne. Nie mam takiego obowiązku. Skoro zagraża to życiu mojemu i mojej rodziny. Nie sądź mnie, jeśli tego nie zrobię. Jestem tylko człowiekiem. Nie chcę pozbawiać moich dzieci przyszłości. Nie wychodziła z getta na aryjską stronę. Nie miała ochoty, powodu. Nikogo, kto wart byłby ryzyka, spotkania, rozmowy, zażyłości. Nie było nikogo takiego? Czy też strach miał większe oczy? A może nie miała czasu? Zajęta śpiewaniem, matką, codziennością, mężczyzną, może? Jak się bała? Nikt nie wie. Używam słów z leksykonu świata bez wojny. Dopasowuję je do rzeczywistości, w której nierzadko straciły zastosowanie. Czas zagłady zaburzył dawne wzory zachowań, rozluźnił obowiązujące normy moralne. Wobec nieustannego zagrożenia zmieniły się dopuszczalne granice etyki. Nie na mnie sądzić. A przecież i oni, ocaleni, starają się dojść do ładu z przeszłością. Może szczególnie oni. Co byś zrobił dla ratowania własnej skóry? A co dla ocalenia matki? Komu ze skazanych otworzyłbyś drzwi? Drzwi własnego domu, wiedząc, co ci za to grozi.
Komu byś pomógł? Narażając córkę lub wnuka? Wiesz? Wydaje ci się, że wiesz. I że gardziłbyś kabaretem w getcie, a jedzenie blinów z kawiorem wobec umierających na ulicy traktujesz jako moralnie naganne, godne napiętnowania. Jak Wiera, śpiewająca w getcie swoje przedwojenne przeboje. Jak Wiera, próbująca piosenką przywrócić równowagę, pamięć lat bez wyroku. Bo wyrok czekał wszystkich. W bliższym lub dalszym planie. Tych świadomych i tych, którzy starali się ignorować niebezpieczeństwo. Życie kosztuje. Przeżycie kosztuje. Z tego fragmentu widać, jak wiele pytań musiałaś sobie postawić w trakcie przygotowywania tej książki. Spotykałaś też mnóstwo ludzi, którzy opowiadali ci swoje wersje. Komu i na jakiej podstawie miałabyś wierzyć? Po której stronie stanąć? Którą historię opowiedzieć? Jakie ty miałaś zmagania w trakcie pisania, komponowania tego tekstu? Ja chciałam uwierzyć Wierze i chyba jej uwierzyłam. Chciałam jej wysłuchać, ponieważ sądziłam, że stała jej się krzywda, że świat nie chce jej słuchać i uparcie powtarza plotkę. Nie mam żadnego dowodu, że oskarżenia, którymi zniszczono jej życie, są prawdziwe. Nie spotkałam nikogo, kto by ją widział, kiedy jechała z Niemcami, czy też wydawała Żydów, czy robiła inne niecne czyny. Chciałam oddać sprawiedliwość temu losowi. Rozmawiałam także z innymi, którzy mówili mi, że kabarety w getcie, kawiarnie w getcie nie powinny istnieć. Że w getcie należało walczyć. Że ci, którzy próbowali sobie uprzyjemniać życie, należą do innej kategorii. Ja postanowiłam na początku, zbliżając się do tego rodzaju problemów, postanowiłam, że nie będę osądzać, że postaram się z pokorą wysłuchać opowiadanych mi historii i opowiedzieć je czytelnikom w taki sposób, żeby sami mogli nie tyle zyskać odpowiedź, tylko zadać sobie kolejne pytania, spróbować stanąć po drugiej stronie sceny, czyli na miejscu Wiery Gran, na miejscu tych, którzy byli za murem, albo po drugiej stronie muru. I chciałam, żeby odpowiedzieli sobie, co to znaczy tak naprawdę kolaborować z rzeczywistością. Bo mam wrażenie, że cały ciężar oskarżenia Wiery polega na tym, że ona próbowała ułożyć się z losem tak, żeby przeżyć. A to jest chyba coś, co wszyscy robimy. Także na co dzień, mniej lub bardziej, lepimy rzeczywistość i próbujemy tak w niej płynąć, żeby dopłynąć do naszego wybranego celu. A po drodze zdarza nam się kogoś potrącić, kogoś odsunąć, kogoś posiniaczyć i to się dzieje. I to jest nasze układanie się z losem i z rzeczywistością. To chciałam opisać, o tym chciałam opowiedzieć. O tym chciałam opowiedzieć na przykładzie ekstremalnym, bolesnym, trudnym, wojennym.
mam też takie wrażenie, że gdyby Wiera Gran nie przeżyła, gdyby zginęła, gdyby straciła życie w taki sposób, na przykład jak Marysia Eisenstadt, mówiono by, że była drugim słowikiem getta, że była wielką gwiazdą i bardzo żałowano by tego, że zginęła i że światu została odebrana możliwość podziwiania jej talentu po wojnie. Ale Wiera miała nieszczęście przeżyć. I fakt, że była kobietą, fakt, że była piękną kobietą, nie pomógł jej w konfrontacji z powojenną rzeczywistością. Poza tym była też osobą, jak wielu artystów, dość egocentryczną, władczą, pewną siebie. Ja tego doświadczałam przez te wszystkie miesiące rozmów i pracy z nią, z tym, że dla mnie to nie było bolesne, ponieważ ja z nią nie konkurowałam, ani nie musiałam z nią występować, czyli doświadczać jej cech gwiazdorskich w sposób, który by mnie bolał. Natomiast wyobrażam sobie, że mogła być nielubiana, ale od faktu bycia nielubianą do bycia zabijaną kamieniami oskarżeń jest bardzo długa droga. Myślę, że wszystko to razem się do tego przyczyniło. I tak jak napisałam, przeżycie kosztuje. Ci, którzy rzucali Wierę kamieniem, wiedzieli, że przeżycie kosztuje. I mam wrażenie, że mieli w sobie, w swoim losie, w swoim sposobie przejścia przez wojnę takie ciemne strony, o których sami nie chcieli wiedzieć i pamiętać. Dlatego tak szybko przerzucali oskarżenia na kogoś innego. Myślę, że tak właśnie było. Natomiast często słyszę pytania, czy ja wierzę, uwierzyłam i czy ja stoję po jej stronie. Tak, dzisiaj też się takie pytania pojawiły Poniekąd tak, ponieważ ja mówię jej głosem, ja spróbowałam wejść w jej buty i nawet miałam wejść w jej czarną, małą sukienkę, którą miała mi zostawić po śmierci. Nie zostawiła, ale to dobrze, bo i tak bym w nią nie weszła. Natomiast symbolicznie weszłam w jej buty i w jej strój i z tego bycia w niej czuję, że nie była winna temu, o co ją oskarżano. Zanim zadam Ci kolejne pytanie, chciałabym Państwu bardzo podziękować, że jesteście z nami. Gdyby ktoś miał ochotę zadać pytanie, to jest teraz ten moment. Proszę napisać w komentarzu. Mamy jeszcze chwilę. Ale ode mnie takie podsumowujące pytanie. Powiedz mi, co Tobie dała ta historia, czego się nauczyłaś, doświadczyłaś i jako człowiek, i jako pisarka poprzez spotkanie Wiery Gran i opowiadanie o jej losach? To było chyba najtrudniejsze moje pisarskie doświadczenie, ponieważ rozmowy z nią były ciężkie, były pełne emocji, tak emocji wojny, getta, jak emocji krzywdy, o której ona stale mówiła. Tych właśnie rzucanych wobec niej oskarżeń. Ona była przeżarta smutkiem, rozpaczą i taką chęcią zemsty, chęcią pokazania światu, że jest niesłusznie oskarżana. I to wszystko w niej niesamowicie wyraziście się gotowało niemalże. I bycie obok kogoś takiego jest bolesne po prostu. Jakby ta historia, która jest pełna krzywdy, poczucia krzywdy i też bólu i smutku, sprawia, że we mnie zaczynają się te uczucia gnieździć.
I to były rozmowy. Rozmowy z nią trwały wiele miesięcy. Potem był kolejny etap, kiedy ja sama musiałam się skonfrontować z tą historią, odsłuchując taśmy, rozmawiając z ludźmi, wchodząc ponownie do getta. To był mój najdłuższy czas w getcie. Ja przedtem byłam w getcie z okazji czy z powodu rodzinnej historii lęku. Później też już wielokrotnie z innymi książkami. Natomiast tutaj ładunek emocjonalny tej historii jest bardzo wyczerpujący. I pamiętam, że potem przez chwilę chciałam być daleko od tej historii. Natomiast czego mnie to nauczyło? Wiera była bardzo silną kobietą i kobietą nieszczęśliwą. I czasami zdarza mi się porównywać, chociaż to trochę nie ma sensu, no ale jednak dwie kobiety, dwie wybitne indywidualności, porównywać ją z Ireną Krzywicką, którą życie również bardzo doświadczyło. Ale Krzywicka była walcząca, obie były walczące, ale Krzywicka była walcząca inaczej i Krzywicka mimo nieszczęść, mimo śmierci, mimo utraty, wyszła ze swego życia jakoś w pewnym sensie zwycięska. Natomiast Wiera Gran nie, Wiera Gran wyszła pobita. Wiera Gran przestała śpiewać, zabito w niej to coś, co było jedyną już jej indywidualnością. Ona była śpiewaczką, nie była już matką, dziecko straciła, nie chciała więcej dzieci, nie była żoną, nie była kochanką. Była już tylko w pewnym momencie tylko śpiewaczką. W 71 roku straciła głos. Te oskarżenia pozbawiły ją możliwości śpiewania, czyli tak naprawdę straciła wszystko. Została jej jedynie walka o swoje dobre imię. I walczyła tak więcej, dłużej niż ćwierć wieku. To jest naprawdę podziwu godne. Trzeba mieć niezwykłą energię. I mimo tych starań, i mimo tego wielkiego wysiłku, tak naprawdę za życia nie doczekała się oczyszczenia, nie doczekała się też spokoju. Ona bezustannie obracała w głowie i w myślach i w snach te oskarżenia. Wyrok uniewinniający sądu żydowskiego miała w swoim mieszkaniu przepisany w setkach kopii. Tak jakby fakt napisania tego czynił ją niewinną. Jakby fakt powtarzania tego czynił ją niewinną. Im bardziej ona krzyczała o swojej niewinności, tym bardziej zły świat i złe języki opowiadały, rozgrzewały te plotkę i te oskarżenia. Co jeszcze jest dla mnie takie zaskakujące, że przecież od tych zdarzeń minęło bardzo wiele lat. 41 rok, teraz jest rok 2020, a ta historia ciągle żyje i ciągle wywołuje niezwykłe dyskusje i ciągle jest przedmiotem sporów, zarówno w środowiskach żydowskich, jak i nieżydowskich, czyli no i właśnie, tu mam doskonałe takiego pytanie, pozwól, że ci przerwę, bo jest doskonałe pytanie, które też mnie nurtowało, jak czytałam tę książkę dawno temu i dziś pani Ewa zadała, czy to, że była piękną kobietą, a nie mężczyzną, nie było częściowo odpowiedzialne za te oskarżenia i nienawiść w stosunku do niej? Absolutnie było i tak wydawało mi się, że przed chwilą coś takiego też powiedziałam, jak najbardziej, gdyby nie była kobietą. A mamy przykłady mężczyzn, którzy przeżyli. I mężczyźni, którzy przeżyli, nie są oskarżani o różne rzeczy. No wiadomo, piękna i młoda kobieta jak przeżyła? No spała, sypiała z Niemcami, z najeźdźcą przedtem. Tak, niewątpliwie fakt, że była kobietą i kobietą piękną i utalentowaną miał wpływ na oskarżenia. Co więcej, miał też wpływ na wszystko to, co się potem z nią stało. Łatwiej jest zaszczuć kobietę,
tak jak powiedziałam wcześniej, kobietę samotną, ponieważ ona po wojnie tak naprawdę, a na pewno po wyjeździe z Polski, funkcjonowała społecznie jako kobieta samotna. Taką bardzo łatwo, albo może nie bardzo łatwo, ale łatwiej zastraszyć i pogrążyć. I tak właśnie było. Czy twoja książka dotarła do Izraela? To kolejne pytanie. Tak, książka jest tłumaczona na kilkanaście języków i również na hebrajski. Tutaj właśnie jest o hebrajskie wydanie. Byłam zresztą na kilku spotkaniach autorskich tamże i wywołała wielkie dyskusje. Właśnie w filmie naszym, który zrobiłam z Marysią Zmarz-Koczanowicz, jest taka scena, nawet kilka scen rozmów z polskimi Żydami mieszkającymi w Izraelu, z takimi, którzy stoją po stronie Wiery Gran, czyli wiedzą, że jest to plotka, która odgrzewana przez różnych ludzi zaciska się jak pętla na jej szyi, i z innymi, którzy uważają, że wielkim błędem był jej przyjazd do Izraela i chęć występów w Izraelu przed izraelską czy też żydowską, także z publicznością składającą się z polskich Żydów. Uważali, że to jest absolutnie niemożliwe, że do tego nie może dojść, bo przecież ona śpiewała dla Niemców. A poza tym uważano, i tam to usłyszałam, co bardzo wywołało bardzo złe we mnie uczucia, że w każdej plotce jest ziarno prawdy. Czyli fakt, że to mówiono, już świadczy o tym, że coś ona miała na sumieniu. Ja się z tym nie zgadzam. Jest też pytanie, czy mogłabyś coś więcej opowiedzieć o relacji Wiery Gran i Szpilmana, ale mam wrażenie, że to jest kolejna taka sytuacja, która dotyczy w ogóle twoich bohaterów. I może przerzucę to pytanie na szerszy kontekst. Czy ty chętnie piszesz o takich sprawach niewyjaśnionych, do których już nigdy nie będziemy mogli dojść, dogrzewać się do prawdy? Czy Wisnowska na przykład popełniła samobójstwo, czy to było zabójstwo, czy to była zbrodnia w afekcie? No nigdy tego nie rozstrzygniemy, a ty się zabierasz za takie sytuacje. Ja myślę, że to nie jest tak, że ja sobie wybieram trudną sytuację. Ja sobie wybieram ciekawego bohatera. A ciekawy bohater, co to znaczy ciekawy bohater? To jest bohater z tajemnicą. I także bohater, poprzez którego los można opowiedzieć coś więcej niż tylko o jednostkowym przypadku. To jest bohater, który niesie ze sobą świat. Proszę, Wisnowska niosła ze sobą cały świat Warszawy fin de siècle, Warszawy lat 80. i 90. XIX stulecia. Czy Wisnowska została zamordowana? No została zamordowana, ale dlaczego? Miała rosyjskiego kochanka, była młoda. Jako aktorka występowała w rosyjskim teatrze, ale była Polką, czyli niby powinna ucieleśniać patriotyczne uczucia. Było tam pełno niejasności i złożoności. Taki jest idealny bohater. Idealny bohater musi być skomplikowany i musi mieć tajemnicę. Wiera Gran również miała tajemnicę, ale najważniejsze w Wierze dla mnie było to, że znalazła się w getcie, w sytuacji niemożliwej, w zawodzie, który wydawał mi się również zaskakujący w warunkach getta, czyli miasta umarłego, miasta śmierci. I może istotnie w takich losach, które mają wyraźny węzeł dramatyczny, są miejsca, są elementy, których nie można do końca rozpracować i rozwiązać. Jeśli tak o tym myśleć, to rzeczywiście szukam takich bohaterów, ale przecież tylko tacy są ciekawi. Już Isaac Bashevis Singer, którego
o którym napisałam także książkę, mówił, że nawet dobrzy ludzie nie chcą czytać o dobrych i szczęśliwych ludziach, bo to nie jest ciekawe, bo to jest na trzy akapity. Natomiast chodzi o to, żeby dostać się do wnętrza naszego bohatera i żeby rozwikłać tę zagadkę. To jest robota detektywa, którym zawsze chciałam być i stale to powtarzam. I to jest tego rodzaju działalność. Czy uda nam się dotrzeć do owego wnętrza, do jądra tajemnicy? Czasem się udaje, innym razem się nie udaje, ale zawsze, jak sądzę, warto jest zadawać pytania, bo w tych pytaniach czasem są odpowiedzi, a poza tym samo zadanie pytania sprawia, że czytelnik również zadaje sobie podobne pytania. I to jest dla mnie ważne. Taką rozmowę z czytelnikiem chciałabym prowadzić. To ja się już cieszę na twoją kolejną książkę, którą mam nadzieję wkrótce zobaczymy i będziemy mogli o niej porozmawiać. Dzisiaj chciałabym ogromnie podziękować wszystkim tym, którzy się przyczynili do powstania tego projektu Trzy Warszawy, czyli Ognisku Teatralnemu Umachulskich, Teatrowi Ognisko i goszczącej nas wspaniałej instytucji Dom Spotkań z Historią. Bardzo dziękuję panu Michałowi Rokickiemu za działalność techniczną. Przepraszamy za usterki, ale pan Michał jest tutaj fantastyczny i nas wykaraskał z tych usterek. Bardzo dziękuję Weronice Komorowskiej za prowadzenie tego projektu. Dziękuję dzisiaj za nagranie wspaniałej Edycie Jungowskiej i dziękuję Ani Kozłowskiej, Basi Kurzejewskiej. Bardzo też dziękuję za prezentację, którą mogliśmy w trakcie rozmowy oglądać. No a tak przede wszystkim, Agata, bardzo ci dziękuję za te trzy wspaniałe, mądre spotkania, za to, że byłaś no, taką pasjonującą przewodniczką po Warszawie, której niestety już nie ma, ale dzięki twoim książkom tak czuję, że trochę jednak jest. Dziękujemy jest na pewno. Bardzo. Poza tym jest w nas. Dziękuję bardzo. Jest w nas. Dziękujemy. Do zobaczenia gdzieś wkrótce. Są z nami. Dziękuję bardzo.